Słowa Ewangelii według świętego Marka. Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. On zaś westchnął głęboko w duszy i rzekł: czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam, żaden znak nie będzie dany temu plemieniu. I zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę. Rozmowa z Jezusem sprawia, że faryzeusze domagają się znaku od Niego. Domagają się czegoś więcej od Jezusa niż Jego słowa. Domaganie się czegoś więcej jest wystawianiem na próbę. Okazuje się jednak, że Chrystus ma dla nich jedynie słowa. Znaki są dla człowieka, który uwierzył słowu. Niech ci się stanie, jak uwierzyłeś, mówi Pan. Według wiary twojej niech ci się stanie, jak chcesz. I wtedy mamy ten obraz głębokiego westchnienia Chrystusa. I to głębokie westchnienie może oznaczać zniecierpliwienie, zmęczenie, danie do zrozumienia, że nie chcę kontynuować tej rozmowy. Jezus jest rozczarowany. Domaganie się znaku jest usiłowaniem wymuszenia na Nim czegoś. Oczekiwanie na znak jest zbędne tam, gdzie jest uwierzenie. Tam, gdzie wiara, tam są znaki i cuda wielkie. Jezus głębokim westchnieniem wskazuje, że nie zamierza tego porządku zmieniać. Znak, który On by uczynił, niczego nie powie, jeśli człowiek nie uwierzył, nie przyjął Jego słowa za prawdę. Dlaczego żaden znak nie może być dany? Być może dlatego, że sami już widzieli znaki, które Jezus czynił, a i tak nie uwierzyli w Niego. Słyszeli od innych, co uczynił, i też tego nie przyjęli. Mieli zamknięte, czyli zatwardziałe serca. Przed chwilą Jezus nakarmił około 4000 ludzi. Im to nic nie mówi. Pan zostawia ich. Do nich odnoszą się słowa, które Chrystus w bardzo ostrej formie kieruje do swoich uczniów. Macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie. Można patrzeć na czyny Jezusa i nie poznawać Boga. Otępiałość serca, nieczułość, niewrażliwość, upór. To było to doświadczenie, które płynęło ze strony faryzeuszy. Oni odrzucili Jezusa przez wystawianie Go na próbę oraz przez domaganie się znaku. I to oczekiwanie na znak wskazuje na to, że człowiek nie zdąża w tym samym kierunku, nie idzie w tę samą stronę, w którą podąża Chrystus.